Słuchajcie, słuchajcie, odnalazłem nagrania z zeszłego roku, z roku 2021, czy 2020, bo nie pamiętam w sumie. Chyba 2021, z wycieczki do winiarni i było super, bo zajebiście spędziliśmy w sumie dwa niesamowite dni. I uwaga, zastanawiałem się, czy zrobić taki film na potrzeby internetu, czyli ocenzurowany, żeby nasz wizerunek był nienaruszony, oczywiście. Czy jednak ocenzurować to nagranie, bo to jest nagranie na YouTube'a. Jak myślicie, co wybrałem? Co wybrałem? Jak myślisz? Co wybrałem? No oczywiście, że wybrałem. Oczywiście, że wybrałem niecenzurowanie nagrania, więc jest tam dużo przekleństw. Dzieci, proszę zatkać uszy. Dużo przekleństw, dużo dziwnych naszych min. Nieocenzurowane nagranie. Zapraszamy do obejrzenia historii dwudniowego wyjazdu do winiarni. A to chyba będzie i tak od 18 roku życia, co nie? Prawdopodobnie zostanie narzucona tak zwana nakładka ograniczenia wiekowego od 18 lat. I bardzo dobrze. Skąd o tym wiesz? A, bo ta pani działa w branży dla dorosłych, to wie takie rzeczy, tak? Skąd? W sanatorium jestem. Ona jest w sanatorium. Wiecie, kto jest w sanatorium? Milfy. Sam sanatorium. Jesteś milfem? Mogę być. Czy jesteś major? Mogę być. Nie, milfem nigdy nie będę. Ale ja jestem dilfem. Oh yeah. Hej, 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 co mamy dzisiaj w planach? Co mamy w planach? Mamy bodegę. Co to jest winiarnia, bodega? Winiarnia, dwie. Jedziemy do... Godzina. Wczesna. Jest noc. 8:30 i jedziemy na degustację. Tak, pierwszą degustację mamy o 10:00, będziemy pić wino o godzinie 10:00, ale późno. Ej, powiedz tak, że wyjechaliśmy poza Walencję, a w Walencji jest ciepło, a tu jest 5 stopni i tak zwane zimno w chuj. Nie. I też. No. I tutaj jeszcze tiro-riro. Jak ładnie. Jak mnie wkurwiają maseczki. Heee, mnie też. Hay una tinajería muy importante que se envía al borde del Cardiel. Sí. Perdón. Bo ogólnie nie wolno to nagrywać, Patry. Nie? Patry! Już nie będziemy mogli nagrywać. Nie. Tak, już więcej nie będziemy mogli nagrywać, ale jesteśmy outlaw i nagramy trochę, bo pani poszła. Tararara. No i tak się wydarzyło, że zostajemy w tej miejscowości. Zobaczcie, taki tu widok o nie wiadomo na co. Ale mamy fajne łóżko, więc nagramy pewnie jakiś seks specjalnie dla was. Nagramy seksy tutaj. No. Co ty powiesz na ten temat? Elo, elo! Tu. Dostaliśmy ładne kieliszki. Napiliśmy się wina. Byliśmy ale żeby winiarni. Nie było, że nagrywam pijanie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Lera, 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 rączki. Mamy czas, jeszcze 4 godziny do następnej degustacji, więc wzięliśmy sobie hotel. Filmik z hotelu możecie obejrzeć na innej platformie. Tak. Na tej, na której można oglądać te filmy. Te filmy, prawda? Tak. I una botella de agua, por favor. Señora, grande, pequeña. Sí, grande. Grande. Natural o fría? Natural. Natural. Gracias. Aquí pueden ir viendo la carta. Sí. Pueden mirar algo por aquí. Vale, gracias. Ej, ej, a widzicie, jak ona umie ładnie po hiszpańsku mówić? Ona tak mówi do tych wszystkich tam, o, si, i por qué, i ayuda, i to. Mamy fioletowe zęby od wina. Tu masz fioletowe usto. Usto mam z febrą. Ale dolne usto masz z winem. Fuj, fuj, z febrą. Fuj, fuj.
Język niebieski? Fioletowy? A mi to w ogóle nie przeszkadza, że ona ma febrę, jak robi te rzeczy. Nie, ale mi przeszkadza, bo trochę boli. Ale ją też boli, jak robię bardzo hardcore, bum bum. 1% mam, a ty masz, a ty nie masz internetu i chuj, i nie wiemy, co teraz zjeść. Co rozumiesz? Więc nic nie wiemy, ale będzie fajnie. Bo nie wzięliśmy z tego samochodu. Ja tutaj mam tego. Wyłącz! Zrobiliśmy sobie piżemkę. O Jezus, Enkasa. No stój! Bodegas. Maserati stoi. Tararara. Zrobiliśmy sobie piżemkę tak w chuj, że dzwonił budzik 3 razy i ledwo, ledwo się obudziliśmy i jest 16:17, a musimy być o 16:20, czyli za 3 minuty. Enkasa, Bodegas. W następnej winiarni, ją na tak, kolejne Boraciera con Rodias, Buenos Dias. Kurwa, jest tu w prawo? No, kurwa, patrz, tak jak tu, tak, prosto, nie widzisz? Dobra, zdrywa zrobiłem. Bum, bum, bum. Tak, ale bam, bendita. Tak było, co? Wszystko tak... Chuj, Enkasa. Tak przez pras. A wiecie co? Jestem kurwa 3-krotnym mistrzem Polski w jeżdżeniu autem i wielokrotnym wicemistrzem. Chuje. I tego opierdalam kurwa na zakręcie 3 razy. Jedyne co my opierdalasz to gałę. Lepiej niż tutaj ty na zakręcie szum. Nie wiem gdzie jechać. No tak jak patrzysz. No popsuło się w chuj. No to co mówisz, że mi światek chuja? Wicemistrzem świata, tak? Chuja. Wicemistrzem świata, tak? Wicemistrzem świata, tak? Wicemistrzem świata, tak? Ej, no nie mów tak. No ja bo wygrałem, wiesz, jak tam trudno było wygrać? No dobra, bo mnie nie było. Ja bym to tak tylko wsiadła i tak... Tu zakręt, cyk, tu, ona tak tam, zawsze mówi. Tutaj cyk, tam. Ona tak tam, zawsze mówi, a ja tam, potem jestem. Cyk! A ja potem jestem i zazdrosny. I by była wicemistrzyni świata. A ja jestem potem zazdrosny, bo ona mówi, ja tu bym na nim usiadła, tak, i fuj, tu bym na tamtym usiadła, i tak, i fuj, i bym wygrała. A ja jestem zazdrosny. Ale głupi. O Jezu, nie, to ja samochodem, Matko Święta. Ale głupi. Szybko, bo tak, tu jesteśmy już dobrze. No spójrz tu, kurwa. I kurwa, się nie spóźniliśmy, bo jesteśmy w 16:19, jo, a patrz, powinniśmy być... Tu patrz, kurwa. Tak, no to jesteśmy akurat tak, jak mieliśmy być. Jo, jo, jo. Czekaj, i idziemy pić dalej. Skręt w lewo. A luego! Nie, tego nigdzie. Tu jesteśmy, patrz. Tak, no, ta katarzis. Tak. O, patrz, jakie drzewka na lewo. Irariro. Parking, patrz, już. Matka Boska akwaryjna. I recepcja. Tirorari. Słuchajcie, tak jak Robert Makłowicz powiedział, tu jesteśmy po to. Uważaj. I dobra, czajcie to. Jesteśmy takie kozaki, ale jesteśmy takie kozaki. Takie kozaki. Że kupiliśmy tak, patrzcie tu. Tiro riro. Zajebiste wina. Kurwa, mogę tego odpadać. I tak, mamy tutaj likierek Orujo de Hierbas. Zajebiste, mega na trawienie. Po kolacyjce, po obiadku, tak jeden strzałeczek. Bobal. Jest tylko 2552 butelki tego wina tutaj. O, 2002, tylko 118 butelek. Na. Stary się machnął. Ej, a patrz to. I kupiłem sobie jeszcze wcześniej taki, żeby mieć wejście 230 V w samochodzie. Ale... Na przykład. No, także taka wizyta tutaj była w winiarni, zajebista. Dzisiaj były dwie wizyty w winiarni. My się najebaliśmy już 2 razy. W sumie już 3.
A że nie można, wszystko można. Ale tutaj w Hiszpanii można jeździć po alkoholu, więc jest super. Nie no, żarcik. Oczywiście jest żarcik. Przecież nie prowadzimy po alkoholu nigdy. No. Idziemy na kolację. Si. Idziemy coś zjeść teraz. Po trzech degustacjach, czterech na jabłkach i jest... Nie mów tak, no bo nie możemy na YouTube'a mówić tak, że byliśmy pijani, a non stop pijani. Tak, byliśmy pijani, a jesteśmy cały czas pijani. Nie wolno tak mówić przecież. No nie, jak to nie? Przecież tak jest. A, wyczyściliśmy. No dobra, bez przesady, już bez takiego gadania. Co bez takiego gadania? Normalnie, tak. Jak? Tak. Jak? Tak. Ale głupi. Głupeczek. Dzień dobry. Następnego dnia. Dobry. Piękni wypoczęci. Jesteśmy nadal w tym miejscu. Dostaliśmy ładne kieliszki. Tak. No. I właściwie to tak, nie wiem co powiedzieć. Rozpoczynamy kolejny wspaniały dzień.